Witamy wszystkich w długo zapowiadanym materiale. Wszyscy prosiliście o niego, więc jest Mateusz Burdy, człowiek, który mówi bez ogródek, bez głaskania. Także mam nadzieję, że materiał będzie taki, jak być powinien, a temat jest ciekawy. Także witamy Cię, Mati. Cześć, Dawid. Jak zawsze cieszę się, że mogę z Tobą rozmawiać, gdyż łączy nas wspólna pasja do kulturystyki. To jest taka czysta pasja, taka, ja to też mogę nazwać miłością, bo są różne formy miłości. Wiadomo, mężczyźni, może już w moim wieku nie, bo ja jestem stary, ale w Twoim, a zwłaszcza jeszcze młodsi, tacy, co mają ledwo dwójkę z przodu, no to są zafascynowani miłością Eros, ale są też różne inne formy miłości, jak miłość matki do dziecka, miłość dziecka do matki czy tam ojca. No jest też najpiękniejsza forma miłości, tak zwana agape, czyli takie no, czyste uczucie między dwojgiem ludzi. No, przeważnie to chodzi o taki związek kobiety-mężczyzny, gdzie tam ten eros jest dopełnieniem. Ale jest też miłość do sportu, nie? Kochamy sport, czy to jest kulturystyka, czy sztuki walki, czy tenis stołowy i po prostu nie możemy bez tego żyć. I robimy to po prostu nie dla korzyści finansowych, nie dlatego, żeby nam ktoś powiedział, że fajnie wyglądasz, ale też nas nie zdeprymuje to, gdy ktoś nam powie, że słabo wyglądasz, dalej będziemy to robić, no bo to jest część nas. Obecna sytuacja jest ciężka dla sportowców, ale no już to wtrącenie przerywam, bo temat jaki jest? Temat jest przyszłość kulturystyki, ale najpierw chciałbym Cię zapytać, co w ogóle u Ciebie? Jaki teraz masz okres? Czy to jest odpoczynek typowy? Zająłeś się pracą? Wracasz tak jakby do sił po ciężkim sezonie przygotowawczym, w którym wiadomo, tak jak wszyscy, co Cię śledzą, wiedzą, że miałeś problemy, miałeś kontuzje i tak dalej. Jak to wszystko wygląda? Odbudowałeś się? Jak zająłeś się tymi kontuzjami i tak dalej? Wbrew pozorom, obecna sytuacja związana ze sprawami społeczno-politycznymi, tak to nazwijmy, tu od razu się wtrącę, bo my chwilę wcześniej rozmawialiśmy na Facebook i powiedziałeś, że pewnych słów nie można wymawiać, nie? Niestety. Słów na W albo słów na C, ale to chodzi o to, co królowie noszą, tak? Nie można tych słów wymawiać. Ja nie jestem lemmingiem, ja wiem, na jakim świecie żyję, ale to jest dla młodych naszych jakichś kolegów, koleżanek, którzy będą nas oglądać. To jest dowód na to, żeby nie wierzyli w jakieś te bajki o demokracji, o wolności słowa, bo sam powiedziałeś, że YouTube czy Facebook, tak? No nieważne, bo to jest to samo, że banuje za te słowa odnośnie tego, co się dzieje na słowo na W i na C, to co noszą królowie. Ja też wiem, że YouTube czy tam Google i tak dalej, to jest wszystko to samo, banuje na przykład, jak powiesz o czymś, co się nazywa, o konflikcie zbrojnym, słowo na W. Też nie można mówić pierwsza światowa, druga światowa, ale jak użyjesz tego słowa na W, to też banują. Także to jest temat dla dyskusji, dla jakichś młodych studentów, którzy wierzą w te bajki o wolności słowa i tak dalej. No. Ja nigdy w to nie wierzyłem, także mnie w ogóle to nie zaskoczyło, bo wiesz, ty mnie uprzedziłeś i myślałeś, że ja będę jakiś wielce zaskoczony. Nie myślałem, tylko wiesz, chciałem tak jakby wykazać. Mnie na tym świecie, ja tyle rzeczy różnych widziałem na własne oczy, słyszałem i wiem, że to, co słyszałem, było prawdą. Nic mnie nie zaskoczy, ale no dobrze, bo ja się rozgaduję. Co u mnie? No więc wbrew pozorom ja jestem chyba jedną z bardzo nielicznych osób ze świata sportów sylwetkowych, których ta sytuacja jakoś nie zdołowała, nie? Bo ja nie ukrywam, że gdyby mnie to zastało w innej sytuacji, to mógłbym wpaść w depresję, nie? No ja się nie boję o tym mówić. Możliwe, że tak by się skończyło, bo gdybym miał jakąś świetną formę od strony masy, od strony no, ogólnie
i super bym wyglądał, wiedziałbym, że przyszłe zawody to przyszły sezon będzie jakiś z sukcesami dla mnie, no to naprawdę bym wpadł w ciężki dołek psychiczny, być może to by była nawet depresja, ja się nie wstydzę o tym mówić. Ale że tyle kontuzji, co ja miałem ostatnimi czasy, które mnie spotkały, które ja też od siebie odpychałem. To nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ciężko na to spojrzeć uczciwie. Bo jak na przykład jak dostałem takiej poważnej kontuzji łokcia, to ja sam do siebie mówiłem, a no trudno, no tyle ćwiczyłem na tych ciężarach, to teraz będę robił tylko pompę. Może zanotuję postęp, nie? Ja autentycznie tak wierzyłem, nie? Że wiesz, zawsze moje treningi to były na ciężarach dużych, na moje możliwości oczywiście. No i nagle te ciężary zjechały, no wiesz, no podam przykład może klatki piersiowej, że jak 60 zawsze machałem tam i to w trzecim, czwartym ćwiczeniu, nie na początek. 60 machałem, no tak powiedzmy 8-10 ruchów technicznych. No to później raz, że handli nie robiłem w ogóle od września do sezonu, ale jak zacząłem robić handle, no to 30 kg to maks, nie? Na wyciskanie i tak samo, no i oczywiście jak handle robiłem małym ciężarem, no to też hammer na barki to w ogóle nie robiłem żadnych handli ani sztang. No i co, wmawiałem sobie, że ta kontuzja może stworzyć coś dobrego, właśnie, że zmienię metody treningowe, że skrócę przerwy między seriami przez to, że zmniejszam ciężar, nie? No bo wiadomo, że jak ćwiczy mniejszym ciężarem, no to nie da się tyle samo odpoczywać, no bo to nie jest to, że jakieś, wiesz, gumy będę zakładał i tak dalej, że będę jakoś napinał te mięśnie. No i co? Na pewno są zawodnicy, u których takie metody treningu działają. U mnie niestety, teraz już to wiem, znaczy ja to przeczuwałem, że ja tylko mogę ćwiczyć na dużych ciężarach, bo nie mam genetyki, tylko hardkorowy trening spowodował moje jakieś tam sukcesy w sporcie i dużą masę mięśniową, ale no też kontuzje, które mnie spotkały, są ostatecznym dowodem na to, że u takich podobnych z moimi predyspozycjami genetycznymi, no to liczy się tylko ciężki trening, także te wszystkie bajki, jakie rozgłaszają tam różni fit celebryci, że nie ma co się przemęczać, że uwaga na przetrenowanie, że skupienie, że tam, co tam oni jeszcze gadają, bo ja tak nie śledzę. Czucie mięśniowe. Oczywiście, jeżeli masz genetykę jak Kenneth Wheeler, który miał pseudonim Flex, czyli napięty, bo on miał taką genetykę, że on cały czas był napięty. Ten jego pseudonim nie wziął się znikąd. Ale my mówimy o przeciętniakach, tak? Bo większość z nas jest przeciętna, nie? Rozmawiamy tylko o przeciętniakach, nie. No to niestety trzeba ciężko zapieprzać. Ja to odnośnie swojej osoby wiedziałem, ale też wiesz, dużo było ludzi z boku, którzy autentycznie, życzliwie mi mówili, że słuchaj Mateusz, wiesz, z mniejszymi ciężarami poćwicz bardziej podopinaj czy coś i oni tego nie robili złośliwie, bo to przeważnie byli starsi jacyś kulturyści, co wiesz, już tam swoje osiągnęli, to co ich jakiś tam burzo obchodził. Ale ja czułem, że nie, że ja muszę tylko zapieprzać. No wiesz, nawet nogi. No, ja analizowałem swoje zdjęcia sprzed paru lat, no to ja miałem dwa razy większe nogi, nie wiesz. Ja też od paru miesięcy ładnych, mówię, ćwiczyłem też dużo mniejszymi ciężarami na nogi. Bo sam wiesz, jak ćwiczyliśmy z tobą, to ja nawet wyprostów nie robiłem, pamiętasz, nie? Albo robiłem jakimś małym ciężarem, gdzie ja, no mówię, parę lat temu wyprosty robiłem. Ja nie wiem, czy w Polsce jest dużo osób, co robiło ode mnie większymi ciężarami na wyprosty serię, nie? Bo ja tam, wiesz, te maszyny są różne, ale ja zawsze pełny stos jeszcze tam dokładałem, tam jak się dało dołożyć, zależy jaka jest konstrukcja maszyny. Ja robiłem wyprosty, gdybym miał to przełożyć, to ja nie wiem, czy ja nie miałem na wyprosty większą siłę niż na przysiady, na przykład, gdzie przysiady też robiłem zawsze dużymi ciężarami. I ostatecznie, i teraz zobacz na mnie, wyprostów nie robiłem wcale, albo robiłem 10-15 kg, tak, żeby to robić. Czyli dziewczyny, które przychodzą, wiesz, na siłownię, i sobie, tu od razu mówię, że to nie jest żaden sarkazm, jeszcze nikogo nie chcę obrażać, to przyjdzie później czas, nie? Ale jakieś takie panie, wiesz, takie 30 par lat, co tam sobie przychodzą, po prostu, wiesz, jakieś takie zwykłe kobiety, miło uprzejme, co tam się nie wożą, nie lansują, wiesz, nie? Nie przychodzą tam z dwoma milimetrami tapety na twarzy i, wiesz, się specjalnie nie wypinają, nie robią specjalnie, wiesz, tych
martwych ciągów na prostych nogach, na wprost ciebie, ale to przypadkowo zupełnie. Tylko mówię o takich zwykłych kobietach, co sobie przychodzą i robią, wiesz, tak machają te wyprosty jednocześnie, wiesz, tam siedząc na komórce, no to naprawdę one robiły większym ciężarem niż ja, ja nie mogłem większego ciężaru nałożyć. Czyli tak, odpadają mi wyprosty, przysiady robiłem, no powiedzmy w serii około między 180 a 200 kilo, gdzie normalnie robiłem między 230 a 250, nie? Także też jest ogromny spadek. Suwnica, gdzie zawsze mnie nigdy nie bolało kolana na suwnicy, no to suwnica też mi odpadła, też robiłem dużo mniejszym ciężarem. No i co? Przez tyle miesięcy nie udało się utrzymać masy mięśniowej. Ja też sobie myślałem o przypadku Doriana, wiesz? Bo Dorian dostał w 97 roku, Olimpia jest zawsze na początku września, a on w sierpniu złapał tą kontuzję tricepsa, nie? Ja sobie pomyślałem tak, kurde, gdybym ja tą kontuzję złapał 3 tygodnie przed zawodami, to było super. Bo bym cały sezon przećwiczył na dużych ciężarach i byłbym o te 5 kilo cięższy i tak dalej. No trudno, stało się jak się stało, no mówię, już, no przepraszam, znowu się rozgaduję. U mnie sytuacja wygląda tak, że ja na razie ćwiczę z takiej racji, że mnie jeszcze trzymają odżywki, nie? Ja jeszcze sobie, bo teraz wszystkie siłownie są zamknięte, to ja chodzę sobie do piwnicy. Ja sobie ćwiczę, ale ćwiczę tylko biceps, mięśnie dwugłowe uda i trochę robię klatkę, bo już z tym łokciem mi się trochę poprawiło, niestety dopiero po zawodach. Ale w przyszłości, czyli no niedługiej już, oprócz tego, że ja przewiduję, że za tydzień, dwa będzie wprowadzona ogólna kwarantanna, nie? Bo kiedy ty ten filmik z nami wstawisz? Bo dzisiaj myślę, że w przeciągu 4-3 dni to max. No, no to powiedzmy, że za 2 dni to będzie 24 marzec, no to ja myślę, że no od naszej rozmowy tydzień, dwa i że będzie wprowadzona ta kwarantanna ogólnopolska, czyli będzie to wyglądało tak, jak już jest w całej Francji, w całych Włoszech, w całej Hiszpanii i nie wiem, czy w całych Niemczech, czy tylko w którymś tam z landów, nie? Bo u Niemców to wygląda trochę inaczej, bo oni mają takie rządy federalne, każdy land sobie stanowi prawo takie, ale nie wiem, czy w każdym razie już kilka krajów europejskich to dotyczy, że ta kwarantanna jest narzucona na wszystkich obywateli, czyli nie tylko ci, co mieli jakieś tam potencjalne ryzyko z tym tam czymś na W, tylko wszyscy obligatoryjnie będziemy mieli wprowadzoną tą kwarantannę i będziemy mogli wyjść tylko do sklepu, do apteki i do pracy, pod warunkiem, że twój zakład pracy funkcjonuje. Raczej to już we Włoszech, tak jak czytałem, no to są strategiczne zakłady, czyli wiadomo, wszystkie służby mundurowe, wodociągi, elektrownie, szpital i tak dalej, nie? Reszta wszystko siedzi w domu. Także wracając do mojej osoby, ja ćwiczę takie grupy, co coś tam mogę ćwiczyć, a ćwiczę dlatego, że mówię, jeszcze nie trzymają odżywki, wiadomo jakie, no to sobie jeszcze poćwiczę, ale docelowo, niezależnie od tego, jak będzie wyglądała ta sytuacja społeczno-polityczna, taki mam plan założony, żeby w ogóle nie ćwiczyć nóg, w sensie czworogłowy, bo tam dwugłowy to można, nie? Ale w ogóle nie będę ćwiczył nóg, żadnego tam wyciskania małego czy dużego na suwnicy, żadnych wyprostów, żadnych przysiadów, po prostu kilka ładnych miesięcy nie chcę ćwiczyć nóg i żeby po prostu te kolana mi się zregenerowały. I tak samo nie będę chciał ćwiczyć w ogóle góry, mam na myśli klatki, barków, mimo że z tym łokciem jest na tą chwilę lepiej niż z kolanami moimi, to i tak ja będę chciał sobie totalnie wypocząć od wysiłku fizycznego, no sportowego, nie? Czyli, ale w ogóle nie tak, że będę sobie, wiesz, w piłkę grał, czy chodził na badmintona, czy na basen, po prostu fizycznie nie będę chciał nic robić, jeżeli chodzi o nogi, no to wiele, wiele miesięcy, a góra mam na myśli łokieć, żeby żadnych nie robić barków, żadnej klatki, bo ja uważam, że to jest jedyny ratunek już dla mnie, żeby w przyszłości móc zanotować postęp, bo dla mnie postęp jest najważniejszy. Dlaczego ja byłem wkurwiony na zawodach tych NPC 22 lutego? Byłem wkurwiony dlatego, że mogłem wyglądać dużo lepiej niż wyglądałem, a ograniczyło, no po prostu różne wypadki, które mnie spotkały, ograniczyły mnie.
I wiesz, ja zająłem drugie miejsce i tam wiesz, ktoś mówi, że mówić o drugie miejsce przecież też jest super. A ja mówię tak, że nawet jakby nie było pieczaby, że załóżmy, żeby wystartował jakiś przeciętniak i on by przegrał ze mną, z Łukaszem i z Adamem, nawet jakbym był pierwszy, to ja bym był tak samo na siebie wkurwiony, bo ja wiem, jak wyglądałem, a wiem, jak mogę wyglądać. Po prostu taka sportowa złość, nie? Także mnie miejsce naprawdę nie interesowało tam, czy ja bym był pierwszy czy czwarty, to totalnie mnie to nie interesuje. No oprócz tego, że nie mogłem ćwiczyć na ciężarach, co spowodowało ubytek masy mięśniowej, to także popełniłem takie błędy, teraz już to wiem, że robiłem za dużo aerobów, a także za mało kalorii miałem. Jedyny jak to mogłem naprawić, no to po prostu albo jeść tyle samo, a odrzucić całkowicie aeroby, no ale jest ten strach, że się zatłuścisz, niestety. Mogłem też, tak jak miałem już taki etap, no udało mi się z samym sobą wygrać, że jadłem 8 posiłków, nie? I wtedy wyglądałem najlepiej. Jadłem 8 posiłków, robiłem aerobów w tyle samo, co przy 6, ale no bałem się, że no wiesz, zaraz ten metabolizm się tam, tyle tych kalorii jest, że tam metabolizm już za chwilę się spowolni, że się zatłuszczę i tak dalej. No i co? Robienie za dużej ilości aerobów w połączeniu ze zbyt małą ilością kalorii doprowadziło do tego, plus małe ciężary siłą rzeczy doprowadziły do tego, że regres masy mięśniowej. No i co? Nauka na przyszłość. Także biorąc to wszystko pod uwagę, ja jestem jednym z nielicznych kulturystów, który nie jest zły na tą sytuację, bo no i mimo, że po tych zawodach ja zmieniłem dietę, zacząłem dużo węgli jeść, zacząłem na hama ćwiczyć dużymi ciężarami i wszystko robiłem na dużych ciężarach, mimo że każde powtórzenie to ja czułem, że zaraz albo mi się kolano połamie, albo ten łokieć dosłownie mi się wywróci, ale mówię, ćwiczę na dużych ciężarach, bo po prostu jak mam znowu wyjść w takiej formie, jak wyszedłem ostatnio, to wolę, żeby te łokcie i kolana mi się połamały. No i zmieniłem dietę, dodałem też węgli, w ogóle nie robiłem aerobów, no i zacząłem rosnąć fajnie, mimo że się nie zatłuszczałem, ale to i tak mówię, i tak tego sezonu nie żałuję w ogóle, bo mówię, w moim wypadku jest tak, że ja już muszę zrobić odpoczynek taki totalny od siłowni, niech te moje stawy odpoczną, a jeżeli nie odpoczną, jeżeli to nic nie da, no to ja się liczę z tym, że już po prostu nie będę startował, bo ja nie chcę startować na półmiska. Ale na razie jestem dobrej myśli, bo też miałem taką sytuację w roku 2015, też tam miałem taki sezon nieudany. To była taka historia, że to muszę też trochę wrócić do historii, w 2012 wygrałem Mistrza Polski IFBB w super ciężkiej, no ale tam była przygoda taka, że nie mogłem startować później w IFBB, no i w 2013 startowałem w NAKU, gdzie miałem super formę, super wyglądałem, no tylko trochę masowo nie byłem za duży, ale naprawdę forma, sylwetka były super i tam też na zawodach międzynarodowych NAKA w Hamburgu, gdzie one są tam naprawdę, tam jest poziom solidny, to zająłem 3. miejsce. I tam jakieś inne zawody też powygrywałem, to było fajnie. No i w 2014 to jeszcze były takie czasy, że wiesz, że to IFBB było bardzo prestiżowe. Ja mówię uczciwie, nie? I chciałem wrócić do tego IFBB, nie? No i w 2014 chciałem startować na zawodach takich kamienna rzeźba. Ale no co, zrobiłem formę, bardzo dobrze wyglądałem. Tam ważyłem chyba w dzień zawodów 100 kilo, ale forma było, wszystko było. No ale co, okazało się, że pan sędzia, nieważne jaki, zdjął mnie ze sceny na weryfikacji, bo powiedział, że ja startowałem w NAKU i że nie mogę startować, nie? No, także ja na tych zawodach w kamiennej rzeźbie ostatecznie nie wystartowałem, tylko sobie oglądałem jako kibic. No byłem z tego powodu strasznie wkurwiony. Ostatecznie to był chyba sierpień czy wrzesień, a w październiku mi się udało od tego 2014 roku załatwić formalności, że na papierze mogę wrócić do IFBB, a nie tylko na gębę. Chociaż jak się mężczyźni umawiają na gębę, no to okazało się, że tylko ja jestem mężczyzną tam w tej rozmowie. No ale no, to też nie jestem zły, bo ludzie są źli generalnie. No dobrze, papierkowe kwestie załatwiłem i w związku z tym, że byłem wkurwiony, jak mnie potraktowali, no to bardzo ciężko tam znowu zacząłem ćwiczyć. Po sezonie nie robiłem żadnej przerwy od odżywek, od diety. Udało mi się dużą masę zdobyć, ale niestety w 2015 roku wyszedłem z bardzo dużą masą, ale ta forma taka była nie taka.
Tam też jakiś, na jakichś podrzędnych zawodach startowałem, też tam jakieś sukcesy były, ale to tam fajnie masowo wyglądałem, byłem naprawdę wielki, ale, ale forma nie była taka. No i stwierdziłem, dobra, teraz czas na przerwę. Ja wiesz, to był bodajże czerwiec, lipiec, że w ogóle nie przychodziłem na siłownię, czy tam maj, czerwiec, nie pamiętam, że w ogóle nie ćwiczyłem. Strasznie mi obwody poleciały, że wiesz, ludzie mnie nie poznawali. Ale jak zacząłem ćwiczyć, to wszystkie rekordy życiowe poprawiłem. Nie? Także 2 miesiące totalnie bez siłowni i właśnie w tamtym roku wziąłem na przysiad przedni 280, na barki też jakieś tam chyba w wyciskaniu olimpijskim bez użycia kolan, nie? Że tam nogi są nieruchomo, że nie wybijałem się z nóg, 170 wziąłem. No co, także liczę, że teraz znowu jak zrobię taką przerwę totalną bez treningów, to, że mi się te moje stawy zregenerują i będę mógł jeszcze kiedyś wystartować w wygodnej formie. No i wtedy już na pewno staniemy razem na scenie, bo ja już nie zbijam do 102. Nie ma opcji. No tak, tak, no wiesz, no wszyscy popełniamy błędy. Czasem te błędy wynikają też z ambicji wielkich, bo wiesz, bo ty miałeś ambicje, że super dotniesz. Słuchaj, ja też zbijałem, bo ja tydzień przed zawodami ważyłem 108, a ja mówię, zbijam, bo ja za tłusty jestem. Fakt, że przy tym 108 to nie miałem tyle samo tłuszczu, bo jeszcze mało tego, że ja wiesz, że ja straciłem mięśnie na tych aerobach, na tej diecie, no to mówię, ja tydzień przed zawodami ważyłem 108, a w weryfikacji ważyłem 105. Ja nie miałem lepszej formy. Ja 3 kilo straciłem wody mięśniowej, no mięśni, tak można, to nie była, nie straciłem wody podskórnej, to straciłem pękatość, wszystko, 3 kilo zbiłem, wiesz, w ten tydzień i to też jest dowód na to, jakby ktoś mówił, że o burdze, to tam masa, on nie lubi tych klasyków i tych w spodenkach, nie, bo dla niego się liczy masa. Jak dla mnie się liczy masa? Jak ja zbijałem wagę, mimo że i tak startowałem w kategorii plus 102, nie, bo ja nie miałem celu, żeby zbić do 102, no bo wiadomo, to jest nierealne. Ale ostatecznie, no mówię, tydzień przed zawodami ważyłem 108, zbiłem do 105, gdzie nie powinienem zbijać, ale to też chodzi o moje myślenie. Ja chciałem no, mieć super jakąś formę, nie? To, że mi się nie udało, to trudno, nie? Ale niech mi nikt nie mówi, że dla mnie, wiesz, tu się liczy masa czy coś. Nie, dla mnie się liczy masa, sylwetka, proporcje, forma, wszystko, nie? Sam jestem dowodem, bo zbijałem wagę, co ostatecznie było niemądre. Ja wiem, że to było niemądre. Ale no mówię, przez moją ambicję, że chciałem, wiesz, jakoś super być docięty, że mi się nie udało, to mi się nie udało, ale próbowałem, nie? I tak samo ty próbowałeś zbijać do tej kategorii 102, bo nie chciałeś tam z koniami startować czy coś, a kto wie, jakby to było, jakbyś wystartował, ale no po prostu twoja ambicja cię zżarła, nie? Dokładnie. Wiesz, no też ja też mogę powiedzieć, bo to chyba nie jest nic złego, bo ty sam już o tym publicznie mówiłeś, o tych swoich perypetiach. Wiesz, no, ja też ci powiedziałem, nie wiem, gdzieś 2 minuty przed wyjściem, żebyś nie startował, nie? Ja ci powiedziałem, żebyś nie startował po prostu z troski o twoje zdrowie, no bo ja wiem, jak to jest się napinać. Wszyscy, co jesteśmy kulturystami, wiemy, że czasem ten występ kilkuminutowy na scenie to jest gorszy od treningu, nie? Masz takie wrażenie? Tak. Ja na przykład, wiesz, jak kiedyś w Niemczech mnie wzięli 3 razy pod rząd do porównania, nie? To w trzecim porównaniu, to ja się czułem, jakbym, nie wiem, 10 godzin robił przysiady, nie? I dlatego, wiesz, ja wiem, jak to jest być na scenie i ja nie chciałem, żeby ciebie spotkała taka sytuacja, że tam po prostu zemdlejesz i wiesz, i wszystkie lamusy będą miały okazję, żeby, wiesz, cię sponiewierać w internecie, nie? Wiesz, ty mówisz, że wystartowałeś, żeby nikt nie mówił o tobie, że jesteś pizda, no ale nikt, kto cię zna, to wiesz, to tak o tobie nie powie, no bo to nie jest prawdą, nie? Liczy się prawda. Wiesz, wszyscy wiemy, że ciężko trenujesz, że trzymasz dietę, że się starasz. Ja wiesz, ja bym na pewno nigdy o tobie nie powiedział, że jesteś pizda i ani nikt, kto cię zna, a wiesz, nie liczą się komentarze w internecie ludzi, którzy nas nie znają, nie? No przynajmniej dla mnie się nie liczą, ty jeszcze może jesteś w takim wieku, że bardziej na to zwracasz uwagę, ale wiesz, nikt z nas chłopaków, czy nieważne, czy ktoś cię lubi, czy nie, ale nawet twój wróg nie powiedziałby, że jesteś pizda, bo nie wyszedłeś na zawodach z takimi twoimi perypetiami. No ja ci przed minutowym wyjściem na scenę mówiłem, żebyś sobie dał spokój, że jeszcze, wiesz, jesteś młody, że jeszcze wiele zawodów przed tobą, właśnie dlatego, żeby, wiesz, na tej scenie nie zemdlać. Ostatecznie, no nie zemdlałeś, bardzo dobrze. No ale mimo wszystko ja i tak bym powiedział to samo,
Ale no fajnie mimo wszystko, no wiesz, no wyszedłeś, wyszło na twoje, ale też jakbyś nie wyszedł, to się nie stało złego, ale o co chodzi, to pokazuje twoją, wiesz, determinację, jak bardzo jesteś uparty, nie? Że mimo, że tam godzinę wcześniej tam leżałeś, raczej nikt by nie pomyślał, raczej ludzie myśleli prędzej, czy ty dojdziesz do siebie, a nie czy ty wyjdziesz na scenę, tak? To chyba tak było. Że bardziej jacyś twoi bliscy, tam co był Damian, czy ktoś, czy pani, pan z pogotowia, to bardziej myśleli, czy ty, wiesz, wrócisz zaraz do siebie, a nie jakieś tam głupie zawody, no bo w takiej sytuacji te zawody to są głupie, no ale że się ciało tak zregenerowało, po prostu twoja ambicja, nie? No wiesz, ja też kiedyś, nie wiem, czy to mówiłem, pewnie gdzieś mówiłem, ale tu też mogę wspomnieć, bo to też nie, znaczy, tak między nami. To, że ty nie wyszedłeś na zawody, to, że ty wyszedłeś na zawody, w mojej opinii jest niemądre, ale druga moja opinia mówi, że ambicja. Nie? Wiesz, ja ćwiczyłem kiedyś, jak jeszcze byłem bardzo młodym chłopakiem, miałem 18 lat, 2 tygodnie ćwiczyłem z gorączką 38. Nie mówiłem o tej gorączce mamie, bo wiem, że na siłownię bym nie mógł iść, tak? I chodziłem do szkoły. Miałem 38 gorączki, ukrywałem to, że, ale żeby to ukryć, musiałem też chodzić do szkoły, nie? Bo wiedziałem, że jakbym nie poszedł do szkoły, to mama by mi nie pozwoliła iść na siłownię, także musiałem to ukrywać. Czy to było mądre? No lepiej było siedzieć w domu i wyzdrowieć, przecież wiadomo, że jak masz 38 gorączki, to ani nie zrobisz ciężkiego treningu, ani jedzenie, ani organizm nie funkcjonuje prawidłowo, nie jest w stanie tych kalorii przyswoić, nie jest w stanie urosnąć, tak mówiąc wprost, ale co ma ambicja, nie? Tak. Ambicja powoduje u nas to, że to w pełni rozumiem i akceptuję, no bo sportowcy robią różne szaleńcze rzeczy, wiesz. Ronnie Coleman miał zawał serca między sobotą a niedzielą w 2006 roku, czy tam stan przed zawałem, nie, to był chyba zawał serca. Nie? Wyszedł na zawody drugiego dnia. Zawałowy, co to w wannie. Pierwsza porażka jego, jak Cutler wygrał, 2006 rok. W wannie go chodzili. No, nie wiem, czy tam bypassy też nie poszły w ruch. W każdym razie tam był poważny jego stan. Ale no, tak naprawdę, jakbyśmy przeanalizowali historię różnych sportowców z różnych dyscyplin świata, to się okazuje, że oni robili takie szaleńcze rzeczy, ale gdyby oni tego nie robili, to by świat ich nie znał. Byli, wiesz, Roni byłby tam jakimś tam zwykłym policjantem, którego nikt by nie znał. No, mnóstwo jest takich przykładów, wiesz, że tam jacyś zawodnicy sportu walki ćwiczyli ze złamaną nogą, a nawet tego nie wiedzieli. Mnóstwo jest przykładów, że no po prostu sportowcy robią rzeczy, które się wydają zwykłym ludziom irracjonalne. De facto są, ale bez ambicji sportowych, mówię tu o każdym sporcie, jeżeli nie masz ambicji, jeżeli